Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, przed chwilką miałem przyjemność być z Państwem, być wirtualnie i grać, no grać to jest takie mocne słowo, przegrać w grę Battle Player Unknown's Battlegrounds, nie wiem jak to się wymawia, a ponieważ jestem w dobrej formie, to postanowiłem, że zrobimy sobie drugi gameplay i pokażę Państwu grę Elex, co do której mam bardzo, bardzo wiele wątpliwości. Nie chciałbym też tej gry spisywać jednoznacznie. Zobaczymy, czy nagrywa, bo czasami się włącza mikrofon w kamerce. Zamiast ten tutaj, który Państwo widzą, Samson. Dobrze, uruchommy grę. Szanowni Państwo, jest to gra, wobec której mam dużo wątpliwości. Waham się, czy ją ocenić jako dobrą, czy jako kiepską. Najlepiej niech sami Państwo ocenią. Ja już tę grę trochę pograłem. Używasz logo, stanie się ledwo widoczne. Dobra, niech tak będzie. Enter. Nowa gra. Zwykły. Magalan. Dom wielomilionowej cywilizacji. Uderzenie komety zmieniło wszystko. Trzęsienia ziemi zniszczyły miasta, a po powierzchni planety przetoczyła się ognista burza. Magalan pogrążył się w ciemności. A ci, którzy przetrwali, ujrzeli zupełnie inną rzeczywistość. Wśród walczących na ruinach Starego Świata zawiązały się nowe frakcje. Berserkowie, klerycy, banici. Każda z własną wizją przyszłości. Rywalizacja o resztki z dawnego świata nie była jedynym, co je poróżniło. Kometa przyniosła ze sobą coś jeszcze. Elex. Substancję wcześniej nieznaną na Magalanie. Zdolną napędzać technologię, stymulować ewolucję gatunków, dającą nowe możliwości tym, którzy zapragną ją kontrolować. Dla kleryków Elex jest siłą napędową technologicznego postępu, dla banitów narkotykiem wyzwalającym umysły, a berserkowie używają go do rzucania zaklęć. Oczarowani nowym źródłem mocy ludzie zaczynają go jeść. Dla większości kończy się to uzależnieniem, wyczerpaniem, a wreszcie przemianą w krwiożercze mutanty. Są jednak i tacy, którym udaje się zapanować nad uzależnieniem. W zamian za wyzbycie się emocji zyskają siłę, odporność i ponadprzeciętną koncentrację. Ci ludzie nazywają siebie Albami. Pozornie niezwyciężeni Albowie wypowiadają wojnę wszystkim, którzy stają im na drodze do celu, jakim jest zgromadzenie całego Eleksu. Atakują z twierdzy zwanej Lodowym Pałacem i ze zmarzniętych terenów ojczystego Ksakoru, terroryzując pozostałe frakcje. Podczas gdy Albowie przygotowują się do ostatecznej rozgrywki, jeden z nich, Jax, ceniony dowódca, zostaje wysłany na samodzielną misję. Ten wybraniec ma odmienić losy Magalana. Thank you.
znasz dyrektywę. Tylko w jeden sposób możesz zapłacić za swoją porażkę. Czemu nie mogę brać tych kwiatków różnych? Pode nie działa, podef nie działa. Dobra, schowaj broń. Może teraz? No właśnie, czyli jak się ma broń, nie można brać roślinek. No co jest moim zdaniem trochę kiepskie. Powinienem już nie żyć. Lepiej stąd zniknę, zanim wrócę. Żeby dokończyć robotę, i lepiej będzie, jeśli znajdę jakąś broń. Grafika taka sobie, powiem Państwu, no ale nie jest to też najnowsza gra, tak? Zatruty dziś, bierzemy wszystko, co się da. To się może przydać. Po prostu nie rozumiem, dlaczego spieprzono potencjał tej gry. O co tu chodzi? Musiałem tu spędzić wiele dni. Alex opuścił mój organizm. Czuję się słaby. Myśl Jax. Nie, twoja zbroja. Czy widzę? Nie. To już wiedziałem, bo mnie kilka razy zabiły te potworki. To jest Ega, terytorium wroga. Jeśli Kalak zwróci, bo jeśli znajdą mnie berserkowi, mogę pożegnać się z życiem. Jeden z dronów. Zastanawiam się, gdzie jest Krony uczterni. Jeśli wciąż działa... Gra muzyka, jednocześnie lektor mówi, no... To dla mnie jest niezrozumiałe. Wysłali go z misją. Prawdopodobnie ta misja się nie udała z jakiegoś względu. Z tego co zrozumiałem, bo też krótko grałem. Surowe mięso.
to jest właśnie kiepskie, że trzeba schować broń, żeby brać fantę, tak? To jest przejebane. Łuk ogrodnika oczywiście bierzemy. Elektrozłom. Strzała. Strzała. Ruda żelaza. Wszystko bierzemy. Nie no, dzbanek to nie. Taśma się może przydać. Wino. Sobie pochlamy trochę. Popijemy. Straszna rzecz, że po prostu nie można chodzić z wyciągniętą bronią. No przede wszystkim jest to bardzo niebezpieczne, tak? Mały żółty kamień. Kiepskie jest też sterowanie. No dobra. Młotek też. No. Znajdę tu tylko porzeźbione maszyny ze Starego Świata. Lepiej się stąd zabiorę. Tu wiem, że będą jakieś szczury. Dobra, jak już się upewniliśmy w miarę, że nie ma, no to trzeba przeszukiwać, tak? Mały eliksir, wytrych, elektrozłom. To jest chyba waluta w ogóle, ten elektrozłom, z tego co pamiętam. Jedzenie z puszki bezwzględnie. Zupka ogórkowa. Moja babunia robiła świetną zupę. W ogóle moja babcia świetnie gotowała. Faworki robiła zajebiste. Raz kiedyś zrobiliśmy z babunią faworki, były pyszne. I były, powiem państwu, jakieś parę miesięcy temu faworki przepyszne w Biedronce. Bardzo mi mówi dużo ta mapa. Backspace. O, nabój do strzelby. I były fajne faworki, zamiast kupić więcej, no to niestety się skończyło. Weź wszystko, X. Trzeba by z puszkiem pójść na spacer, żeby chłopaczynę trochę sobie się... Jestem na terytorium wroga. Co Kalak zrobił tak daleko od Xakoru? Nie wiem, jeśli chcę odpowiedzi, muszę go znaleźć. Ale najpierw potrzebuję broni i ekwipunku. No ba! Pewnie, że potrzebujesz. Plecak odrzutowy. Wreszcie trochę szczęścia.
Ten, kto zabrał moją zbroję, musiał go upuścić. Teraz muszę tylko przemierzyć kilometry terytorium wroga i dowiedzieć się, czemu mój brat chciał mnie zabić. Co może pójść nie tak? Klawisz spadł. No to jest akurat w tej grze fajne, ale takie no spierdolili, krótko mówiąc, no. No dobra, no ale... Aha, dobra, muszę się tam dostać. O. Na początku tym plecakiem odrzutowym jest dosyć kiepsko, on ma małą moc. No, zbieramy fanty. O, szczur. Patrzcie jaki, paniak. No przepraszam, szczurku, ale... No trzeba, tak? Jak trzeba, to trzeba. Bierzem wszystko, jak leci. Papier toaletowy, weźmiemy. Zawsze to jakoś tak bonton w lesie, zamiast rąbać pod drzewem, to elegancko. Papieros, papier toaletowy, bierzemy. Mały eliksir. Czy ja ten papier, to pewnie chodzi o to, żeby go sprzedać później. Otwórz skrzynia. Spodnie pracownika bierzem. Pójdzie do sprzedaży. No frustrujące jest to, że trzeba tę broń za każdym razem chować. Ja rozumiem, jakaś większa broń czy coś, no ale jak trzyma w jednej ręce pałkę, no to w drugiej przecież może sobie wyciągnąć i wziąć jakiś przedmiot, tak? Więc no to trochę jest spieprzone. Edan, ojczyzna berserków. Jeśli mnie rozpoznają, dokończą roboty za Kalaksa. To zaraz będzie rozmowa z tym ziomem. Jedna z bardziej debilnych rozmów, no ale dobra. Dobry, kurwa. Prawie jak Czarcisław. No dalej, wstawaj. Jeśli masz zamiar od tak atakować kogo popadnie, musisz się lepiej przygotować. Słyszałem cię na długo przed tym, zanim wyszedłeś. Ktoś chciał mnie zabić. Zabrali mi pancerz i sprzęt. A teraz ty czekasz, by dokończyć robotę. Najpierw mnie atakujesz, a teraz oskarżasz o bycie złodziejem i mordercą? Uwierz mi, gdybym chciał cię zabić, nie rozmawiałbyś teraz ze mną. Masz mnie przeprosić. Udowodnij, że nie jesteś złodziejem. To porozmawiamy. Liczą się fakty, nie słowa. Tutaj pochopne ufanie ludziom jest równie niebezpieczne, co chodzenie bez porządnej broni. Krótko mówiąc, miałeś kupę szczęścia. Pomogę ci znaleźć bezpieczne schronienie i nowy sprzęt, jeśli wreszcie przestaniesz mnie atakować. Czemu miałbyś mi pomagać? To moja praca. Szukam ludzi i pomagam im dostać się do Goliath. Tam byłbyś bezpieczny. Bezpieczny? Skąd mam wiedzieć, że nie handlujesz ludźmi? Czego właściwie chcesz? Chcę końca wojny. Aby ją przetrwać, Goliath potrzebuje więcej ludzi. A ludzie potrzebują bezpiecznego schronienia. Czegoś więcej niż samotne szwędanie się, gdzie popadnie. Ale jeśli wolisz zostać tutaj, czekając na spotkanie z bandą Albów, proszę bardzo. Oni albo dziko gniję. Zapewniam cię, że długo nie pożyjesz. Więc mówisz, że w ruinach nikogo nie ma? Dziko gnije. Nie spotkałem jeszcze nikogo podczas tej wyprawy, a twoja odpowiedź zaoszczędziłaby mi fatygi. Radziłeś nikomu nie ufać, a wierzysz w moje słowa? Pewnie masz rację. Widziałem jednak, że sam szukasz ludzi, więc raczej wspomniałbyś wcześniej, gdyby był tu ktoś jeszcze. Ale dość gadania. Pora zdecydować, co zamierzasz. Wracam do Goliath. Jeśli chcesz, możesz iść ze mną.
bezpieczeństwo, ochrona i praca, którą możesz zarobić na nowy sprzęt. Jeśli zależy ci na życiu, lepszej propozycji nie dostaniesz. Dlatego dołączyłem do berserków. Włóczyłem się w nadziei, że uda mi się przetrwać. Wiedziałem, że prędzej czy później przestanie być różowo. Wiem, że nie każdemu musi odpowiadać dołączanie do frakcji. Mnie akurat pomogło. Masz jeszcze coś do stracenia? Z tego co widzę, nie. Pójdę z tobą, ale to nie znaczy, że ci ufam. Na zaufanie trzeba zasłużyć. To działa w obie strony. Pamiętaj o tym. Podejmowane przez ciebie decyzje kreują rzeczywistość. Ziomek. Sposób, w jaki rozmawiasz z ludźmi, wyznacza twoją ścieżkę. Spójrz tylko na siebie. Bez broni, bez zbroi, bez towarzyszy. Bez pieniążków, szanowni państwo, ale to można zmienić na dzisiejszym filmie. Wszystko może się zmienić. Bez względu na przeszłość, możesz zacząć od nowa. Nowy początek. Dobra, już, kiedy koniec. Kolejna banda Albów nadciągnie z północy w poszukiwaniu Eleksu, mieszkańcy Goliet cię obronią. Możemy ochronić cię przed wycieczką do wnętrza konwertera. Dać szansę, byś pokazał, kim jesteś. Stać się jednym z nas. Dlaczego chcesz mi pomóc? Jak mówiłem, potrzebujemy w Goliet ludzi. Wojowników, ogrodników, myśliwych, kupców, przedstawicieli każdej użytecznej dziedziny. Jezus Maria, ile tej gadki, szybciej! Jeśli postanowisz zostać, będziesz musiał wypracować sobie pozycję. Ale tak samo jest we wszystkich innych frakcjach. Oczywiście, będziesz musiał słuchać rozkazów i postępować zgodnie z prawem. Ale tutaj też nie ma nic za darmo. Możemy tak gadać w nieskończoność, ale i tak będziesz musiał się zdecydować. Jak więc będzie? Zostajesz, czy idziesz ze mną? Robisz, co mówisz. Chyba nie mamy wyjścia, nawet musimy pójść. Dam ci kredyt zaufania. Potraktuję to jako komplement. Nie pożałujesz. Ale w sumie nie. Jeśli interesuje cię walka bądź magia, berserkowie szkolą swoich rekrutów w obu tych aspektach. Zrobimy z ciebie wojownika. Powinniśmy ruszać. To terytorium dzikogniów. Jeśli się zjawią, nic z nas nie zostanie. Chodź ze mną do Goliet. Tam zarobisz na nowy pancerz i prowiant. Przydadzą ci się, wierz mi. Pójdę z tobą. Dobra, nie przedłużajmy już tej gadki. Za mną. Na wypadek, gdybyśmy się z jakiegoś powodu rozdzielili, Goliet jest na wschodzie, u stóp góry. Szukaj światła dochodzącego ze świątyni Many. Można je dostrzec ze sporej odległości. A, i nazywam się Duras. Miło cię poznać. Prowadź. Dobrze, trzymaj tempo. Bądź czujny. Wkraczamy na teren łowieckie tutejszej zwierzyny. Żaden z nas nie chce skończyć jako obiad dzikogniów. A jestem romantyczny chłopak i będę kwiatuszki zbierał. Jesteś gotowy, by kontynuować? Jak poznam piękną kobietę, to... Jeszcze nigdy nie udało mi się tędy przejść, nie zostając zaatakowanym. Chcę znaleźć złodzieja, który ukradł mi pancerz. Poszukiwania skradzionych rzeczy rozpocząłbym u Reja. To Banita, którego spotkałem tutaj kilka dni temu. Cholernie agresywny. Wydawało mi się, że czegoś szuka. Gdzie mogę go znaleźć? Nie wiem. Zniknął gdzieś na północnym wschodzie. Myślę, że wrócił do towaru. Ale nie goniłbym go na twoim miejscu. Pewnie już i tak sprzedał zbroję. Dobra, koniec gadki. W porządku. Podążaj za mną. Chodźmy. Co to za ruiny tam? To szczątki starego świata. Przypominają, że do przeszłości lepiej nie wracać. Znajdziemy tu coś przydatnego? Możliwe. Kilka dni temu przechodziła tędy grupa kleryków, paru zwiadowców. Mieli wybadać Goliet. Przynajmniej taki był ich plan. Natrafili na dzikognie, które zapędziły ich w ruinę. Nie widziałem, gdy wychodzili. Może wciąż żyją? Nie sprawdzałeś? Pomagać wrogom? Tak, może masz rację. Wszystkich nas łączy walka z Albami. Ale w ruinach jest niebezpiecznie. Dzikognije mogą wciąż tam być. Dlaczego nie dołączyłeś do frakcji?
Nie, kurczę, przestań mnie wypytywać, przestań już. Przestań mnie wypytywać. Zamknij ryj. Zaczyna mnie to wkurzać. Tutaj nie jestem w stanie zdecydować, czy chcę dołączyć do frakcji. Chodźmy. Wybór cię nie ominie. Brakuje ci sprzętu. Możemy sprawdzić, czy klerycy nie zostawili niczego w ruinach. Chcesz, żebyśmy weszli do ruin? To zależy od ciebie. To spore ryzyko. Chyba lepiej iść prosto do Goliet. Ostrzegam tylko, że tamtejsze bestie nie biorą jeńców. Zdecydowanie bezpieczniej będzie je na razie ominąć. To jak będzie? Ryzykujemy wejście do ruin? No pewnie, że idziemy. Chodźmy do ruin. Odważny wybór. Są okazje, które warto chwytać bez zastanowienia. Dobra, otwieramy. Ci klerycy powinni gdzieś tutaj być. Mam 10 atrybutów. Dobra, jedną damy siłę. Tak, zręczność. Nie wiem, które są najlepsze. Nie wiem, dlaczego ta muzyka ciągle jest taka. Spieprza się w rozmowie. Inteligencja. Nie, no to spryt chyba nie. No tak polecimy. Dobra, damy jeden tu, ale na siłę zrobimy. O. Zastosuj. Jesteś gotowy, by kontynuować? Chodźmy. Oho, już widzę jakiegoś. Dobra, niech cwaniaczek z nim walczy. Kurde, udziabał mnie. Dobra, bierzemy mięsko. Jesteś gotowy, by kontynuować? No średnio. Chodźmy. Aha, czyli to taka szybka podróż jakby. Dobra. Chodźmy. Wygląda na to, że ktoś tu niedawno obozował. To i ja skorzystam. To miejsce może okazać się pomocne. O, Jelex jest. Kurwa. Dobra, gdzie jest ten koleżka? Powinniśmy ruszać. Zaraz, trzeba przeszukać zwłoki. Butelka wody, eleksir, broń kleryka, ale też. Jesteś gotowy, by kontynuować? O, powiem państwu z góry. Zardzewiały topór, obrażenia 22, a ten ma ten, no to bierzemy topór, tak? O. Kontynuuj, no to bierzemy topór, trójkę. Coś tu jest. Jakaś bestia. Bierzemy wszystko. Szorstki papier toaletowy. Weź propaganda. Powiem wam, że śpiwór śpi do rana. Korzystałem z tego dlatego, że nie lubię grać po nocy, lubię jak jest jasno i się regeneruje chyba wtedy wszystko. No i się zapisuje chyba gra, ten w prawym rogu był taki trójkącik. Chodźmy. Dobra, weźmiemy tuszkę ze szczura. Zajmę się nim. Proszę. Mm.
klucz szwedzki, eleksir, broń kleryka. Nie da się z tej broni strzelać, bo nie mam punktów umiejętności. Weźmiem zło. Co tu mają w skrzyni? Napój energetyczny. Jesteś gotowy, by kontynuować? Spójrz na te ruiny. To chyba jakiś sklep z maszynerią ze Starego Świata. Co wiesz o Starym Świecie? Tylko to, czego dowiedziałem się podczas wędrówki. Ruiny i złom. Stary Świat nie ma już znaczenia. Nie ma znaczenia? Przecież wszyscy stamtąd pochodzimy. Berserkowie chcą sprawić, że świat stanie się taki, jaki był wtedy. Inne frakcje grzebią w jego pozostałościach, z nadzieją, że znajdą jakąś przydatną technologię. Wybaczcie, szanowni państwo, że jestem troszeczkę znudzony, no ale ja już to przechodziłem. Nie do końca pamiętam wszystko. Pamiętam, że coś tu było... Coś tu było ciekawego. Wyłącz radio. Kleryk. Receptura. Dobra. Chyba wszystko, co tu było. Cholera, i słyszałem, że umarł. Dobij go. Surowe mięso i kość. Ciekawe, do czego ta kość jest przydatna. Mały eliksir uzdrawiający. Tutaj mamy kleryka. Do kleryka nikt nie fika. Broń kleryka. Nie da się z niej strzelać. Co to deszczyk robi? GG. Dżdżu jest trochę. Tak wygląda ten świat, szanowni państwo. Taki trochę bajkowy. Dobrze, szanowni państwo, myślę, że to wystarczy na pierwszą część. Walka jest moim zdaniem kiepska z wrogami. Obok Skyrima to w ogóle nie stało. Szanowni państwo, no tu jest oczywiście oskryptowany potwór przy moście. Nie ma co nawet strzelać do niego z łuku, bo nie mamy szans. Na początku łuk jest tak słaby. Zapisz grę. Zapisz. Zapis gry. Dobra, enter. Minut wstecz. Spokojna muzyka, odprężyłem się. Szanowni państwo, kochani moi. Zdaję sobie sprawę, że pół godziny gry to jest za mało, żeby wypowiedzieć się... Oho, chyba kichnę zaraz. Żeby wypowiedzieć się o grze. Ale... Nie chciałbym tej gry spisywać na straty, natomiast w późniejszej grze tu powinno być 4 godziny czas gry, czyli pół godziny, czy tak jak mówiłem, 3,5 godziny spędziłem w tej grze. Ale większość to jest taka gadanina, jak państwo widzieli. Trudno tak spisywać tę grę na straty, natomiast w późniejszym etapie po prostu no się od wszystkich dostaje łomot. I to nie jest tak, że to ja dostaję łomot, bo jestem kiepski. A może w sumie tak jest. Natomiast... Ja tę grę oceniam w skali od 0 do 10 na 4. Nie potrafię stwierdzić, trzeba by wziąć dobrego zawodowego gracza, żeby ocenił, co tutaj nie gra. Coś tutaj zostało spierdolone, nie jest to tylko moje zdanie. Do jakiejś takiej jakby radości z grania w Skyrim czy inne gry, no to jest daleko. Coś tu zostało spieprzone, ale pewnie sobie pochodzimy, pogramy trochę w tę grę. Chociaż ze 3 godziny, żeby państwo zobaczyli, a to w późniejszym czasie, bo jeszcze mamy do zaliczenia troszeczkę gierek.
Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam w okolicach godziny 20-21 na streama na kanale Marek Kotoński Live. I życzę Państwu miłego dnia i dziękuję, że Państwo ze mną obejrzeli ten gameplay. Pozdrawiam serdecznie, cześć.